Siema, z tej strony Rewo. Witam Was, kochani. Właśnie wróciłam z urlopu i będąc we Włoszech naprawdę działo się sporo. W polskim internecie, z tej strony Rewo, byłam zasypywana wiadomościami, że Lany nie ma, Lana zniknęła, Lana jest w kartonach. Po prostu jedna wielka patologia. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu z lore Dress to Impress, kliknijcie proszę tutaj. Tutaj macie pierwszą część. Tutaj zapraszam Was na kontynuację. Dziękuję moim widzom, którzy wysyłali mi w DM-ach rolki, informacje, własne filmiki, że coś jest nie tak. A teraz przejdźmy do materiału. Jeżeli nie wiecie, kim jest Lana w Dress to Impress, w skrócie. Jest to dziewczyna, która robi nam paznokcie w Dress to Impress. Ubierz się, by zaimponować. Jej wygląd to związane brązowe włosy, biały golf, białe obcisłe dżinsy i białe szpilki. Oraz ma szary pasek z literką K. Szczerze nie wiem, co znaczy. Może ma jakiś głębszy sens tego? K może znaczyć na przykład wszystko. Kebab. Po aktualizacji, która była 11 sierpnia 2024 roku, kiedy była cała współpraca Charlie z Dress to Impress, miała jasnozielone cienie do powiek. Co się zmieniło, kochani? Mamy również nową informację na wiki Dress to Impress, która nazywa się Backstory. Gigi jest osobą, która stworzyła, można by tak powiedzieć, że stworzyła Dress to Impress. Jest jedną z tych osób, które stworzyły Dress to Impress i ma aktualnie 17 lat. Tu mamy krótką historię, gdzie Gigi, czyli ta właśnie twórczyni Dress to Impress, zwerbowała Lanę, ponieważ Lana zaciągnęła ogromny dług medyczny z powodu nieznanej choroby przewlekłej, która wymagała nawet chemioterapii. Według słów Lany, nie wiem, na pewno przyszłą chemioterapię i jedno z moich zdjęć pokazuje moją podróż przez nią, powiedziała, odnosząc się do zdjęć przypiętych na tablicy ogłoszeń za biurkiem w jej salonie. Bardzo dobrze zapłacili Lanie, a nawet zaoferowali pokrycie całego jej długu medycznego, więc przyjęła tę ofertę. Czyli w skrócie backstory polega na tym, mamy nową informację, że Lana pracowała w tym salonie, dlatego że była bardzo, bardzo poważnie chora i Gigi zwerbowała Lanę do pracy i Lana chciała wykonywać tę pracę za wszelką cenę, ponieważ była chora. Tyle wiemy. Dear Ben, czyli drugi twórca Dress to Impress, zaprojektował Lanę, aby była oddaną pracownicą, która miała zaimponować salonowi. Ale Lana miała dość pracy w tym salonie, więc uciekła. Miała dosyć pracy w tym salonie i powiedziała nara wam wszystkim, elo. Dear Ben udawał, że jest niewinny, rozwieszał fałszywe plakaty o zaginięciu, tworząc iluzję zaniepokojenia. W takim sensie, że te wszystkie rzeczy poprzednie tak naprawdę okazały się teraz na ten moment fałszywe i okazało się, że Lana aktualnie jest przetrzymywana w piwnicy. Dear Ben przetrzymuje Lanę jako zakładniczkę. Zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o Gigi, czyli twórczynię Dress to Impress, jest list. Nie wiem niestety, gdzie on jest w grze, ponieważ nie mogę go znaleźć. Natomiast list jest na wiki i już przeczytam wam jego treść. Mam nadzieję, że ten list sprawi, że poczujesz się trochę lepiej. Mam na imię Gigi, pracuję dla specjalnej agencji, która mam nadzieję rekrutować nowe osoby, talenty do naszej grupy. Widzieliśmy twoje umiejętności i muszę powiedzieć, że mnie to zainteresowało. Jest jednak pewien haczyk. Nie martw się, nasze intencje są czyste i klarowne, ale mamy wiele sekretów. Aktualnie mamy nowy update. W backstory również pojawiła się właśnie informacja, że główny twórca, czyli Dear Ben, przetrzymuje Lanę jako zakładniczkę. Teraz możemy zauważyć, że Lana w ogóle nie siedzi w swoim salonie. Nie ma jej tam. Są rozwalone lakiery, kartony i nie ma kompletnie nic. Zamiast karteczki z napisem Lana jest karteczka z napisem, że szukają nowej pani od paznokci. Po prostu ją zwolnili. To było 30 sierpnia. Tego roku Lana zniknęła, po prostu jej nie ma. Wszyscy się zmartwili i myśleli, że coś się stało. Jej krzesło się przewróciło, biurko jest otoczone pudłami, salon Lany również został przemalowany na salon. Nie ma w ogóle związku z Laną, jest to po prostu salon. Ale przy tej półce, gdzie są właśnie lakiery, jest przejście. Prowadzi do piwnicy z dwoma celami. Jedną jest oznaczona jako Lana #001, a druga Lana #002. Dziennik Lany można znaleźć w szufladzie, który jest po lewej stronie pokoju i jest na nim napisane: czy mnie słyszysz? Wszystkie poprzednie wpisy w dzienniku to oszustwa. Proszę zaufaj mi. L. Druga strona ma numer 71983294888 i pojawia się z ID do osoby, która nazywa się Lina Dove Snails. Już nie Lana, tylko Lina. Jeżeli wejdziemy na ten profil, opis brzmi następująco. Zawsze chciałam dla nich pracować,
ale ona stanęła mi na drodze. Kiedy pewnego dnia nagle zniknęła, poprosiłam o wypełnienie luk, które po sobie zostawiła. Oczywiście salon nie może funkcjonować bez właściciela. Mam przeczucie, że wszystko, dlaczego pracowałam, jest tylko tymczasowe. I teraz najlepsze jest to, że 2 września nie ma już Lany, tylko jest NPC Liny. Mamy informację, że Lina przejęła cały salon Lany, bo jak Lana została zwolniona. Teraz to wszystko wygląda tak, jakby to ta typiara pozbyła się Lany. Kiedy dostała pracę, Lina zmieniła opis na najmilsza pani od paznokci, serduszko. Jej NPC-ta dodano niedawno, czyli 2 września 2024 roku. To ma długie czarne włosy, okulary, niebieskie jeansy, biały top, czarne buty, czerwone paznokcie i również ma pasek z napisem K. A K można dać na przykład, no wszystko można powiedzieć na literę K. Wszystkie klony, o których mówiłam w poprzednim filmie, zniknęły. Nie ma ich przy drzewie, nie ma głowy Lany na pokazie mody. Oprócz tego przy plaży, przy latarni morskiej wszystkie inne klony po prostu poznikały. Oraz jednym z tych fun faktów, których nie powiedziałam w poprzednim filmie, w momencie, w którym wejdziemy do szafy przy męskim dziale, jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie wszędzie jest czerwone jakieś gówno. I przy tym czerwonym gównie znajduje się klucz. Na razie nie wiemy, co ten klucz znaczy, do czego prowadzi. Prawdopodobnie taka moja teoria, że tym kluczem będziemy mogli otworzyć celę Lany, która właśnie jest na dole. Oczywiście jest nowy film na profilu Lany. Jeżeli chcecie, żebym przetłumaczyła Wam wszystkie filmy Lany z jej kanału, dajcie znać, zrobię wtedy nowy odcinek z tego. A teraz po prostu przejdziemy do tego najnowszego, który pojawił się 3 tygodnie temu. I nazywa się She's Gone. W opisie filmu, bo kurde, jak się światło zrobiło, w opisie filmu jest zawarta informacja, że ten materiał jest udostępniony przez anonimowe źródło. Oryginalny film ma minutę, jednak duża część została wycięta ze względu na drastyczną treść. Nie ma żadnego komentarza Lany. Jeżeli chodzi o film, są pewne frazy zawarte w tym filmie, takie jak sobowtór, zamknięta, zaginiona, nie jest bezpiecznie, znajdź mnie, niewinność, kwiaty, kiedykolwiek mnie znajdziesz, ręce. Tragedia. Jak zwykle są szumy, natomiast transkrypcja YouTube'a przedstawia nam informację, że ona zaginęła. She is gone. Oczywiście film jest znowu w kolorach czerwonych. Tak naprawdę z dnia na dzień te nowe informacje pojawiają się. Z dnia na dzień historia Lany jest coraz bardziej ciekawsza. Z dnia na dzień pojawiają się coraz to nowsze informacje. Tak jak właśnie teraz mówię, na bieżąco pojawia się nowa postać, czyli Lina. Wcześniej jej nie było. Więc jeżeli chcecie, żebym Wam opowiadała coraz więcej na temat dresu imprez, ubierzcie się, by zaimponować. Ta gra jest dla dzieci, ale nie bójcie się, to jakby nie jest prawdziwa historia, ludzie wymyślają. Nie bójcie się tej gry, powiedziałam dużo komentarzy, że wy przestajecie grać w tę grę, bo się boicie. To jest tylko gra. To jest wymyślone. Chyba. Że jakby nie było. Czekam, aż ona spali ten salon, bo ona powiedziała pod koniec tego pierwszego jej dziennika, że ona chce wszystko spalić. Zostaw lajka i komentarz o treści. Ubierz się, by zaimponować. To byłam ja. Rewo, widzimy się w kolejnym odcinku z Grzytu. Może Gimber przyjdzie, nie wiem.